Dzień dobry! W dzisiejszym odcinku chciałabym się podzielić z Wami swoimi patentami na to, żeby mieć w szufladach zawsze porządek. Sekretem do porządku w szufladach jest to, oczywiście, co jest dosyć banalne, żeby wszystko miało swoje miejsce. I zaraz Wam powiem, jak zrobić, żeby miało swoje miejsce. Ale zanim zabierzecie się za porządki w Waszych szufladach, to mam ogromną prośbę. To nie znaczy, kiedy robicie porządek w szufladzie, że tam się musi wszystko zmieścić jeden do jednego. Zawsze, za każdym razem, kiedy robicie porządek w szufladzie, zastanówcie się, co tak naprawdę musi w niej być. Przebierzcie te rzeczy, przesegregujcie, zobaczcie, co tam jest w ogóle od czapy, co tematycznie powinno być w zupełnie innym miejscu i dopiero wtedy organizujcie tą szufladę, mając pewność, że w niej jest już tylko to, co być powinno. Jest oczywiście mnóstwo przeróżnych organizerów do szuflad, o których Wam zaraz opowiem, ale bardzo dobre i najbardziej elastyczne rozwiązanie jest pochodzenia zupełnie innego niż takie sklepy, w których możecie takie organizery kupić. Mianowicie, najlepszym sposobem na zorganizowanie Waszej szuflady są pudełeczka, a raczej najbardziej wieczka od pudełeczek, ale całe pudełeczka też. Słuchajcie, to jest jedna rzecz, której ja nigdy nie wyrzucam, bo o ile nie wierzę w przyda się, bo one nie istnieją, to naprawdę działa. Wszystkie pudełka, które macie, od butów, takie solidniejsze, bo takie byle jakie, to nie ma co trzymać, od biżuterii, od okularów, od różnego rodzaju prezentów, zbierajcie, nie wyrzucajcie tego, wkładajcie to sobie jedno w drugie, niech to sobie spokojnie leży i czeka na szufladę do zorganizowania. Aż tak się podekscytowałam tym, jakie to jest genialne rozwiązanie, że aż mi dykcja nawaliła. Słuchajcie, to jest genialne rozwiązanie dlatego, że zobaczcie, niezależnie od tego, w jakim kształcie macie szufladę, znaczy ona generalnie zazwyczaj jest prostokątna albo kwadratowa, ale możecie sobie zorganizować za pomocą takich pudełek przeróżne formy wypełnienia takiej szuflady i zawsze zrobicie to w taki sposób, że Wam to wyjdzie w jakimś rozsądnym układzie i pozwoli Wam na optymalne wykorzystanie tej szuflady. Więc żaden, ale to żaden gotowy organizer nie będzie tak fajny i tak elastyczny, jak po prostu zwyczajne różne pudełeczka. To jest metoda, którą z moich wszystkich szuflad zobaczycie najczęściej, spotkacie ją najczęściej w moich szufladach, dlatego że ja jej nawet używam, kiedy mam organizer, ale potrzebuję go podzielić jeszcze na drobniejsze kawałeczki i wtedy takie pudełeczka przychodzą mi z pomocą i to jest fenomenalne rozwiązanie. Gdzie to znajdziecie? No od razu dam Wam przykłady, a nawet pokażę. Moja szufladka na przybory szkolne. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale w moim salonie jest komoda pod schodami. Komoda jest duża i ma wielkie szuflady i te szuflady są pełne skarbów. I ja mam tam tak naprawdę wszystko, co może być potrzebne do jakichś prac plastycznych, artystycznych, organizacyjnych, dekoracyjnych, do pakowania prezentów, do rysowania, malowania wszystkimi technikami, bo mam wszystkie kredki, jakie tylko sobie możecie wymarzyć. Mam wszystkie ołówki, flamastry, długopisy, no i to takie moje małe kuku na muniu. I teraz, żeby to sensownie zorganizować, używam dokładnie tego, czyli różnego rodzaju przykrywek, pudełeczek, zakrywek, i to sprawia, że mam w tej szufladzie, w każdej z nich, porządek, zorganizowane to jest wszystko elegancko, wiem co gdzie mam, podzielone między sobą tematycznie i to jest świetne rozwiązanie naprawdę dla płytkich szuflad, dla głębokich szuflad, dla jakich szuflad sobie tylko życzycie. Ale skoro mówimy o tym, że szuflady mogą być płytkie i głębokie, no to powiedzmy sobie jasno, zorganizowanie płytkiej szuflady nie stanowi takiego problemu. Zorganizowanie głębokiej już trochę tak. Takie pudełeczka jak te możecie sobie też ustawiać piętrami, więc to też jest fajny pomysł, ale zobaczcie, jak sobie poradziłam z czymś tak bardzo głębokim, jak wkład do popularnego regału, który w moim domu występuje aż w 5 egzemplarzach, zakupiony oczywiście w sklepie IKEA, a nazywa się Kallax. A mianowicie, do regału Kallax możecie kupić sobie taki organizer i ja na przykład trzymam w nim piżamy. Piżamy sobie układam jedne na drugich i wyciągam tą, którą potrzebuję, ale trzymam w nich również skarpetki. Czego jak czego, ale skarpetek mam dużo, każdy kto mieszka w domu wie, że ogrzewanie jest drogie i mi w nogi jest zawsze albo za gorąco, albo za zimno. Kiedy jest mi za zimno, no to sięgam do moich szuflad z naprawdę grubymi skarpetami. I teraz zobaczcie, gdybym te skarpetki wrzuciła tutaj w kołtun, tak jak trzyma je Rysio,
to bym potem nie wiedziała, co gdzie mam. Rysio może tak robić, bo on nosi skarpetki nie do pary, a ja jednakowoż jestem już z tej kategorii wiekowej, która woli nosić do pary, więc mam je wszystkie poukładane. I teraz zobaczcie, kupowałam sobie przez lata, bo to, żeby było jasne, nie jest plon jednego sezonu, baleriny w takich pudełkach, które były wszystkie takie same. I pomyślałam sobie, kurka wodna, muszę te pudełka od tych balerin zbierać, bo one są ładne, bo one są wąskie i mogę dzięki nim układać sobie w nich elegancko skarpeteczki i układać je w pionie. Więc jeżeli zapytacie, jak taki regał wygląda w środku, to ja Wam pokażę od takiej ładnej strony, o, że on w środku wygląda tak, czyli ma na sobie piętra skarpetek. I teraz ja sobie jednym ruchem to wkładam, jednym ruchem mogę wyjąć, jeżeli potrzebuję sobie sięgnąć po coś głębszego, no to wyjmę te dwa, wyjmę sobie tutaj kolejne. I to jest świetne rozwiązanie, również zobaczcie, pudełka są z drugiej ręki, to nie są jakieś wymyślne organizery za nie wiadomo jakie pieniądze, tylko to są po prostu fajne pudełka po butach, które tak się złożyło, że są identyczne i zbierane w skuteczny sposób. Bardzo proszę, szuflada ze skarpetami, nawet bardzo głęboka, zorganizowana jak należy. No dobrze, udowodniłam Wam, mam nadzieję, że chałupnicze sposoby na zarządzanie szufladami są absolutnie najlepsze, to teraz Wam opowiem trochę o organizerach. Jedna rzecz, którą bym Wam odradzała całkowicie, to są organizery przeźroczyste, takie z plexi, które są przeźroczyste. Dlaczego? Dlatego, że w nich zawsze widać brud, dlatego, że one się zawsze porysują i dlatego, że zawsze po kilku miesiącach używania będą wyglądały jak psu z gardła. Bardzo fajne są, a spotykane coraz częściej teraz, organizery bambusowe. One też sprawiają, że ta szuflada wygląda trochę przytulniej. Ja mam taki organizer między innymi na przykład na herbaty. Mam tutaj taką szufladkę, którą bardzo lubię, bo w niej są moje wszystkie ukochane herbatki. I zobaczcie, ten organizer, który mam tutaj, jest bambusowy, fajny, przytulny. Mieści wszystko, bo on wypełnia całą szufladę, ale jeżeli mam taką ochotę, żeby sobie powiększyć jakieś fragmenty przegródek, to wyjmuję sobie taki kawałek ścianki i mogę zagęszczać lub rozrzedzać te szufladki, które się tu znajdują. Więc mam też jakieś pole manewru w obrębie tego organizera. Ale pokażę Wam coś jeszcze fajniejszego, chodźcie ze mną, a mianowicie tak zwana szufladka na pierdolniczek. Zacznijmy od tego, czym jest szufladka na pierdolniczek. Szufladka na pierdolniczek to jest ta szuflada, którą zazwyczaj macie w kuchni albo w przedpokoju i w niej jest wszystko. I to jest jedyna szuflada, w której ma prawo zagościć bałagan, bo to jest ta szuflada, która sprawia, że nie będzie bałaganu gdzie indziej. To jest ta szuflada, do której wkładacie wszystko, co nie ma swojego miejsca, albo co trzeba szybko schować, albo co nie wiadomo gdzie położyć. I to jest ta szuflada, która wymaga od czasu do czasu jednak porządków, segregacji, poukładania. Ale zobaczcie, co się zadziało tutaj. Tutaj mam węższy organizer niż ten poprzedni, to jest ten. On też ma wyjmowane sobie tutaj półeczki i mogę go sobie zagęszczać i rozrzedzać, ale tu mam też coś, co mi się bardzo podoba, mianowicie takie rynienki. Tak naprawdę taką rynienką możecie wypełnić całą naprawdę szeroką i głęboką szufladę i to się też super sprawdza. Zwróćcie uwagę, że mimo, że mam tu organizer, to mam tu co? Oczywiście moje denka od pudełeczek, żeby jeszcze bardziej podzielić niektóre przegródki, które po prostu tego wymagają. Więc bądźcie elastyczni w rozwiązaniach. Bambus jest w tej chwili mój ulubiony, natomiast muszę Wam powiedzieć, że zwykłe, białe, plastikowe segregatory, podziałki, organizery do szuflad też sprawdzają się fajnie, co Wam zaraz pokażę na przykładzie, a nie na podstawie moich sztućców. Zajrzyjcie tu ze mną. Mam tutaj po prostu biały plastik, który się łatwo myje, odrobina mleczka do czyszczenia wodą, można je wstawiać do zmywarki przy okazji mycia i to też jest doskonałe rozwiązanie. I tu mam taki zestaw 2x3, a z boku jeszcze trochę miejsca na nożyczki. Skoro już jesteśmy przy kuchennych szufladach, to myślę, że warto powiedzieć o tym, że to jest w ogóle genialne rozwiązanie w kuchni, o czym mówiłam już Wam co najmniej w jednym odcinku, ale z kuchennymi szufladami jest tak, że czasem warto je wyściełać. Bez problemu znajdziecie w sklepach takie maty przeźroczyste, które służą do tego, żeby sobie szuflady wyłożyć w środku. Po co? Po to, żeby nam się a, rzeczy nie ślizgały, chociaż moje szuflady Maxi Mera z IKEA są takie, że się nie ślizgają, ale
bardzo się przydają również w miejscach, w których macie rzeczy, które są ciężkie i które by mogły taką szufladę porysować. Na przykład tam, gdzie są gary i u mnie jedyne miejsce, w których znajdziecie rzeczywiście wkłady do szuflad, te takie powiedziałabym maty szufladowe, to są właśnie miejsca, w których są gary, bo taki garnek potrafi, wiecie, takim przypalonym spodem pojechać po szufladzie i to jest bardzo trudne do odczyszczenia, więc lepiej zapobiegać, niźli potem czyścić i to Wam polecam. A skoro już o wkładach do szuflad mówimy i wyściełaniu tych szuflad, to jeżeli macie jakiś stary mebel, ja mam takiego kalaksa, słuchajcie, który już ma po prostu nie wiem ile lat, prawie tyle co IKEA jest w Polsce i te szuflady, co tu dużo mówić, były sfatygowane, bo on kiedyś służył jako mebel biurowy, więc tam leżały jakieś ołówki, potem służył jako mebel w garderobie, potem jeszcze miał 120 innych zastosowań, potem jeszcze rysia zabawki w tym były i po tych szufladach po prostu widać upływ czasu. I ja sobie te szuflady, ponieważ tam teraz jest moja bielizna, wyściełałam w środku pięknym papierem. Papier kupiłam w takich blokach kolorowych w TK Maxie. Każdy arkusz jest w inny wzór, w innej kolorystyce i ja sobie po prostu przycięłam, nawet nie przyklejałam, tylko tak ułożyłam starannie na zakładkę bardzo ścisło arkusz takiego pięknego, kolorowego papieru. Słuchajcie, to wygląda świetnie. Jest to takie odświeżenie fajne dla tych szuflad. Kosztuje tyle co nic, zajmuje dosłownie chwilę, a jednocześnie sprawia, że za każdym razem, kiedy tę szufladę otwieramy, wysuwamy, to się po prostu uśmiechamy na widok czegoś ładnego, co czeka na nas na dole. Pomyślałam, że mogłam tam zamieścić swoje zdjęcie. Jakie to jest strasznie narcystyczne, co właśnie przyszło mi do głowy. Sama jestem przerażona, że Wam o tym mówię, ale dzielimy się tu wszystkim. Wyobrażacie sobie taka pedantula, otwieracie szufladę, a tam pedantula. Skoro już jesteśmy przy szufladach, w których dzieją się dziwne rzeczy, ale zobaczcie, jakby Was taka pedantula zmotywowała, żeby w tej szufladzie był zawsze porządek. Oprzyjmy się pokusie posiadania swojego portretu w szufladzie i porozmawiajmy o szufladach, które mają być ubraniowe. Ja mam takie mieszane uczucia, bo z jednej strony chciałabym, jak w metodzie Marie Kondo, mieć wszystko pięknie postawiane, tylko że nawet jakbyście najstaranniej złożyli te ubrania, to będziecie na nich mieć na t-shirtach, na różnych rzeczach po prostu zagięcia, tak? Tych zagięć i sposobów, które trzeba złożyć to wszystko jest tyle, że to po prostu widać, jak składaliście na ubraniu. Macie takie origami, nie? Tu składałam, tu cięcie i tak dalej. Ale okej, niech będzie. Wiem, że wiele osób musi w ten sposób przechowywać ubrania i nie ma innej metody. Ja mimo wszystko wolałabym chyba jednak bardziej na płasko i nawet na warstwy, no trudno. Ale muszę Wam powiedzieć, że jedyne miejsce, w którym naprawdę ubrania, takie duże, całe, no bo skarpetki nie mówię, to jest dosyć oczywiste, ale ubrania, dobrze mi się składają do szuflady, to jest szuflada z ubraniami Roberta. Dlatego, że te ubranka są małe, są głównie z takich materiałów tkanin, które się bardzo mocno nie gniotą. I ja je rzeczywiście składam tak a la Marie Kondo, bo tam się specjalnie nie zastanawiam, jak ona by to składała krok po kroku, składam tak, żeby to było skuteczne i tej samej szerokości mniej więcej. I tu muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście cała szafa Roberta mieści się, uwaga, w jednej szufladzie. Wiem, że mi nikt w to nie chce zupełnie uwierzyć, że mam tak mało ubrań dla dziecka, jednakowoż rzeczywiście nie mam ich dużo i dzięki temu, że one są w jednej szufladzie, wysuwam wszystko, widzę co mam, ile spodni, ile koszulek, ile bodziaków, ile tego jest. I to jest fantastyczna metoda, którą Wam bardzo polecam dla dziecięcych ubranek. Mam tam takie organizery dzielące tę szufladę na cztery główne sekcje. Możecie też oczywiście stosować takie organizery, które są z materiału miększe, usztywniane, ale jednak miększe. Tam sobie wkładamy różne rzeczy, składamy je do szerokości organizera, żeby to było ładnie wypełnione i wtedy taki porządek w takiej szufladzie rzeczywiście będzie. Więc jeżeli chodzi o dziecięce ubranka, ubraniom mówimy tak, jeśli chodzi o ubrania i szuflady, byłabym, że tak powiem, sceptyczna i ostrożna. Półki, wieszaki to są takie praktyczniejsze sposoby. Kochani, pamiętajcie, najprostsze, najbardziej elastyczne sposoby są najlepsze. Gospodarujcie swoimi szufladami i pamiętajcie też, proszę, nie przepełniajcie tych szuflad. Więcej wcale nie znaczy lepiej. Naprawdę nie o to chodzi, żeby wykorzystać tę przestrzeń do ostatniego kawalątka, tylko o to, żeby to było wygodne, sprawne, żeby się nam chciało coś odłożyć na miejsce, żeby nie trzeba było 50 rzeczy przesuwać, żeby to zrobić. Bardzo Wam pięknie dziękuję za kolejny szufladkowy odcinek tym razem i jak zwykle zapraszam Was co poniedziałek o 18:00 piszcie do mnie w komentarzach, bo wiecie, że ja zawsze je czytam, a jak tylko jestem w stanie, to również odpowiadam. Do zobaczenia, pusiaki, pa! Chodźmy, róbmy!
Kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym się z Wami... dzień dobry, gdzie było dzień dobry? Sławciu, my nie możemy tak pracować. Ja mam cały dzień pracy przed sobą. Sławciu, proszę Cię. Cisza na planie!